Dzień dobry wieczór, jest 26 dzień lutego, do końca roku pozostało 308 dni. Swoje imieniny dziś obchodzą Aleksander, Aleksandra, Bogumił oraz Mirosław. Wszystkiego najlepszego dla Was. Odcinki mojego podcastu możecie również posłuchać na platformie Spotify. Chciałbym również poinformować, że jeśli masz ochotę, to możesz mi postawić wirtualną kawę, żebym nie zasnął przy nagrywaniu kolejnych odcinków. Linki znajdziesz w opisie filmu. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska. Rok 2008. Rada Ministrów uznała niepodległość Kosowa. Unia Europejska pozostawiła decyzję uznania Kosowa krajom członkowskim. Szereg krajów czekało na decyzję Unii Europejskiej. Unia Europejska ustaliła dekretem z 18 lutego 2008 roku wytyczne dla Serbii łącznie z Kosowem zgodnie z definicją rezolucji nr 1244 ONZ. Wytyczne dla Serbii i Kosowa są wyszczególnione osobno i mają zostać wcielone przez de facto sprawujące władzę organy rządowe. Między innymi w Kosowie mają zostać stworzone podstawy prawno-ekonomiczne umożliwiające integrację tego terytorium w ramach Unii Europejskiej. W umowie międzynarodowej o stowarzyszeniu Serbii z Unią Europejską w artykule 135 określonego, że Kosowo jest terytorium pod administracją międzynarodową, nie stwierdzając jednoznacznie, czy znajduje się ono w granicach Serbii, czy też nie. Rok 1999. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podpisał dokumenty ratyfikujące polskie członkostwo w NATO. Międzynarodowa Organizacja Polityczno-Wojskowa utworzona na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego obowiązującego od 24 sierpnia 1949 roku. Głównym celem istnienia NATO w chwili utworzenia była obrona militarna przed atakiem ze strony ZSRR i jego państw satelickich, od 1955 zorganizowanych w strukturę Układu Warszawskiego. Po rozpadzie Związku Radzieckiego i rozwiązaniu Układu Warszawskiego w 1991 roku pełni rolę stabilizacyjną, podejmując działania zapobiegające rozprzestrzenianiu konfliktów regionalnych. Pełni także rolę gwaranta bezpieczeństwa zewnętrznego państw członkowskich. Sojusz opiera się na zasadzie kolektywnej obrony, zgodnie z jego podstawowym założeniem, że napaść zbrojna na jednego z członków uważana jest za atak przeciw wszystkim członkom. Część druga. Kartki z kalendarza Świat. W roku 2001 podpisano Traktat Nicejski. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz niektóre związane z nimi akty prawne. Umowa międzynarodowa, parafowana w grudniu 2000 roku, podpisana 26 lutego 2001 roku w Nicei, wszedł w życie 1 lutego 2003 roku. Traktat nicejski był pomyślany przede wszystkim jako mający zreformować Unię Europejską, by mogła sprawnie działać po przyjęciu 10 nowych krajów z Europy Środkowej i Południowej. Z tego powodu w pracach nad traktatem nicejskim aktywnie uczestniczyły delegacje rządowe krajów kandydujących, choć formalnie rzecz biorąc traktat podpisało tylko 15 członków. Wejście w życie traktatu nicejskiego przez pewien czas stało pod znakiem zapytania, ponieważ w referendum przeprowadzonym 7 czerwca 2001 roku w Irlandii większość głosujących opowiedziało się przeciwko ratyfikacji. Referendum jednak zostało powtórzone 19 października 2002 roku i tym razem większość była za ratyfikacją. Rok 2022. Inwazja Rosji na Ukrainę. Zwycięstwo wojsk ukraińskich w bitwie o Wasylków. Wczesnym rankiem 26 lutego spadochroniarze rosyjskich wojsk przeciwdesantowych rozpoczęli desantowanie w pobliżu Wasylkowa, 40 km na południe od Kijowa, próbując przejąć tamtejszą bazę lotniczą. W mieście doszło do ciężkich walk między rosyjskimi spadochroniarzami a ukraińskimi obrońcami. Według ukraińskich urzędników o godzinie 1:30 ukraiński myśliwiec zestrzelił rosyjski samolot transportujący spadochroniarzy. O godzinie 3:22 IL-76 został rzekomo zestrzelony nad pobliskim miastem Biała Cerkiew. Burmistrz Wasylkowa Natalia Balasynowicz poinformowała,
że w starciu zostało rannych około 200 Ukraińców. Później stwierdziła, że siły ukraińskie odparły atak rosyjskich spadochroniarzy na bazę lotnictwa wojskowego w pobliżu miasta i centralnej ulicy, a sytuacja w mieście się uspokoiła. The Wall Street Journal poinformował, że siły ukraińskie patrolowały miasto rano i szukały rosyjskich maruderów. To wszystko na dziś w tym nieco krótszym niż zwykle podcaście. Jak zwykle życzę Tobie wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na kolejny odcinek kalendarium o godzinie 18. A tymczasem to wszystko. Dzięki wielkie i narka. Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.